Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie pułapki na Herobrine'a, ponieważ tam jest jego portal, którym przybył tutaj do naszego świata. Gdzieś tutaj pewnie na tym świecie chodzi, tylko wycwanił się i nie widać go na tabie. Ale tu mam skrzynkę przygotowaną, w której mam rzeczy do zrobienia pułapek. Mam nadzieję, że tymi pułapkami albo zadałem mu jakieś obrażenia, chociaż słyszałem, że jest nieśmiertelny, tak pisaliście mi w komentarzach, więc może wystraszymy go i wróci z powrotem do portalu, do swojego świata. Zobaczymy, tu mamy te skrzynki. Przede wszystkim chciałbym zrobić z TNT, czyli po prostu dajemy TNT, na to dajemy pół płytkę. Jak stanie na pół płytkę, to wysadzi TNT. To jest jedna z pułapek, którą chciałbym zrobić, a druga z pułapek to jest po prostu postawienie gdzieś pułapki nici, które po prostu jak się na nie nadepnie, to dostanie strzałami. Taką serię strzałami dostanie. Myślę, że to jest całkiem spoko pomysł. Ja wywalę tutaj te wszystkie rzeczy, które tu mam i które nie są mi potrzebne. Czyli na przykład coś takiego, weźmiemy sobie to i to. Jedzenie damy sobie też tutaj. Okej, okay. Miecz nam nie będzie potrzebny teraz, o, tak, i jedzenie sobie damy, żebym miał po prostu co jeść w trakcie odcinka, bo głód, no niestety, ale będzie spadał bez przerwy. Myślę, że pułapek z TNT zrobimy sobie kilka, to nie będzie jedna pułapka, po prostu w każdej pułapce damy po jedno, żeby się po prostu wystraszył, że tak dużo zrobiliśmy na niego pułapek. Mam nadzieję, że nikt z serwera się na to nie złapie, ponieważ jakby się złapał, to by było bardzo, bardzo źle. Słuchajcie, jeżeli wam się oczywiście odcinki podobają z Minecrafta, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ojej, tutaj ten ogień tak syczy. Na szczęście teraz możemy być spokojni. Nie powinno nam się nic tutaj wysadzić, ponieważ... Znaczy wysadzić, nie powinien być żaden piorun, ponieważ jest dzień, a w dzień pioruny nie strzelają. To już zauważyliśmy, tylko w nocy. Dobra, mamy jedną pułapkę przygotowaną. Tutaj gdzieś koło tego portala, to po prostu... portalu chcę po prostu zrobić, żebyśmy po prostu mieli jakby... No wiecie, żeby było największe... O nie, nie tak to miało wyglądać. Żeby było jak największe prawdopodobieństwo na to, że on się na tą pułapkę złapie. Gdzieś tutaj może jeszcze walniemy sobie pułapeczkę. Też TNT. I ostatnią pułapkę, którą walniemy z TNT, to zrobimy, gdzie będą dwa TNT, tak żeby go już totalnie zniechęcić. Może gdzieś z tej strony. To też myślę, że będzie całkiem dobry pomysł. O, gdzieś tutaj. Zrobimy tak. I damy na bok, żeby był większy odrzut. Wiecie, o co chodzi. Dobra, damy tak. I kolejna pułapka. Dobra, mamy przygotowane pułapki na Herobrine'a w tym miejscu, ale fajnie by było zrobić też gdzieś tutaj coś. Tylko nie mamy żadnego cobblestone'a ani nic, żeby zrobić takie jakby pomieszczenie, żebyśmy mogli zamaskować jakoś tą całą pułapkę. Chyba, że zrobimy ją w jakiejś kopalni na początku. O, w sumie to gdzieś można by było w kopalni zrobić. Czekajcie, tutaj nie. Tu gdzieś kopalnia była, ale już nie pamiętam w którym miejscu. To jest jakiś wyjazd, nie wiadomo z czego. To nieważne. Może zrobimy u mnie w kopalni tą pułapkę, ponieważ on tam też wiemy, że się pojawia, ale w mojej kopalni to ja się mogę na to nabrać, a w sumie to tego byśmy nie chcieli. Więc może po prostu zabiorę sobie jakiegoś kobla czy coś. Z 3 staki to powinno nam starczyć. I po prostu za pomocą... Ktoś mi tu coś rozwalił. Nie wiem, będę musiał to naprawić. Może jakiś creeper tu wybuchł czy co. I ktoś tego nie zdążył naprawić. Co to naprawię poza odcinkiem. Taką pułapkę moglibyśmy walnąć gdzieś tutaj na polu na przykład. Myślę, że to jest dobry pomysł. Ja bym zrobił tak. Zrobiłbym w ten sposób. O, albo zróbmy to tutaj przy... Żebyśmy mogli sobie od razu włożyć to tak koblem całe. Myślę, że ta pułapka gdzieś będzie po tyle. Myślę, że to jest dobre. I tak. O. Dobra, wypełnijmy to cobblestone'em. I tu zbudujemy całą tą pułapkę. Zrobimy tutaj takie pomieszczenie, do którego jak Herobrine wejdzie, to dostanie strzałą po prostu. Więc myślę, że to jest... O, zróbmy coś takiego. Tutaj tak. Oho. To jest dobre, to jest dobre. Myślę, że na to się nabierze. Na pewno się powinien na to nabrać. Pisaliście mi też w komentarzach pod ostatnim filmikiem, że on bardzo nie lubi jasnych pomieszczeń, więc będziemy musieli to tak zabudować i w środku nie oświetlić, ponieważ wtedy może go jakoś zachęcimy do tego, żeby tutaj wszedł, bo... No bo teraz to może, jakbyśmy to całe jakby rozjaśnili, no to na pewno by się tutaj nie pofatygował. Zróbmy takie małe to pomieszczenie, w sensie, żeby tutaj nie było dużo miejsca, żeby nie mógł uciec ani podskoczyć, jakoś ominąć tej strzały, bo by było niekorzystnie wtedy. Okej, okay, zróbmy coś takiego. I zróbmy tak, walnijmy sobie tutaj... Tu. Dwa w ten sposób. To damy tu i tu. No tylko jedną nić? Nie, mam więcej tych nici. Dobra, już się wystraszyłem. Mamy tak. Ok, czyli to w tym momencie działa. I tu powinno to wyglądać tak, że... Powinno się to zaświecić teoretycznie.
Świeci się, dobra. Okej, czyli to działa. I teraz sobie pociśniemy to tu. Tu się przekopiemy. Żebyśmy mogli ten, ten redstone tu pociągnąć do tego. O. I teraz pum, pum. Powinno to zadziałać. Zobaczmy, jak damy tutaj 32 strzały i tutaj 32 strzały. Niekoniecznie, nie zadziałało. A jeżeli zrobimy tak... O, oła, ale dostałem. Ale mnie teraz tu załatwiło to. Dobra, to w ten sposób. Zrobimy też... jakby to zrobić? Teraz się tak zastanawiam. W sumie to będziemy musieli tutaj to troszkę poszerzyć. Bo nie mam niestety tych... Jest jeszcze jedna opcja tego zrobienia, żeby to zadziałało tak, jak ja to chciałem, żeby zadziałało. Ale nie mam niestety tych przekaźników takich, więc niestety musimy to zrobić w ten sposób. Trochę tak nierówno, ale to może go bardziej zachęci, żeby tutaj wejść. Dobra, robimy coś takiego. I tak. Okej, i tu zamurujemy też w ten sposób. I tu murujemy to. Mam nadzieję, że mi starczy tego kobla. Powinno starczyć. Okej, no starczy mi, starczy. Tak, tu zamurujemy jeszcze w ten sposób, żeby po prostu jak najlepiej go tutaj zachęcić, żeby przyszedł. Okej, i mamy to gotowe. Teraz teoretycznie, jak on tu wejdzie, nie zauważy tego, to powinien walnąć w ten... Jakby powinna go ta pułapka walnąć. Nie chcę sam w nią uderzyć, bo mi zada obrażenia. Wiemy na pewno, że działa, więc mamy tą pułapkę gotową. A i miało być ciemno w tym pomieszczeniu, więc zrobimy sobie taki tunel jakby, żeby to jeszcze bardziej go może zachęciło, żeby tutaj wejść. Okej, no nie mam więcej. Może zrobimy... Możemy zrobić też z tego. O! O kurczę, taki tunel, to aż ja bym chętnie tam wszedł. Tu i on nawet nie będzie wiedział, w którym momencie, bo on tego nie zauważy. To jest dobry plan, słuchajcie, i on tu dostanie strzałami. No i może go jakoś zniechęcimy do tego. Muszę tylko ostrzec chłopaków, że tutaj jest coś takiego, żeby po prostu na to się nie nabrali. No bo jeśli się na to by nabrali, no to... To byłoby niefajne. Jaką jeszcze pułapkę moglibyśmy zrobić? Chyba z tego, co mam, to już nie za bardzo byśmy mogli cokolwiek zrobić. Chyba nic. Moglibyśmy... A wiecie co? Zrobimy tak. Bo ja tam dałem 2 TNT przy jednym. Co to jest w ogóle? Ej, zostawmy to! To też jest dobra pułapka. I on może będzie chciał tutaj wejść jakoś. Czekajcie. O! Zachęcimy go głową może. O! Widzicie to? Może on tą głowę będzie chciał zabrać. I jak będzie ją chciał zabrać, może rozwali tą linkę pod tym i wpadnie tam na dół. To jest świetny pomysł, słuchajcie. On tam wtedy nie wyjdzie, uwidzimy wtedy Herobrine'a. Ale pułapkę zrobiliśmy. Dobra, mamy tą głowę tutaj też. Całkiem przypadkowo na to wpadłem tutaj teraz. Możemy zrobić jeszcze, jakoś go zachęcić. To dla ciebie, Herobrine. Stań na głowie i ją zniszcz. Raczej nie jest taki głupi, ale może by to zrobił. No to wtedy może by tam wpadł. Dobra, i robi się noc powoli. Więc ja się będę chował, ponieważ te pioruny zaraz będą walić, więc może tej nocy go złapiemy. I jeżeli go złapiemy, to by było super. Słuchajcie, na dniach na kanale Neona pojawi się odcinek, w którym to on będzie właśnie wchodził do tego portalu, więc koniecznie musicie wejść do niego też. Zapraszam do całej ekipy serwerowej. Wszystkich linki do kanału wszystkich macie w opisie, więc koniecznie wbijcie i zasubskrybujcie ich kanał, ponieważ jakby ciśniemy teraz dużo z tymi odcinkami, to mam w ogóle pałę prawilności z odrzutem, więc jeżeli do mnie podejdzie ktokolwiek, na przykład taki Enderman, na którego się patrzę i powinien teraz na mnie polecieć. Chodź tu! Nie chcę. Czekajcie, może strzałą go zwabię. A nie mam strzału. O, tu i odrzutem go walniemy. Chodź tu. Klocek wziął. Tu, odrzut. Dobra. Ulepszyłem sobie mieczyk też na jakieś fajniejsze rzeczy, żeby po prostu zadawać im obrażenia jakieś. Ale go totalnie znokautowałem. Gdzie on jest? Tu jest. No. Gdzie on jest? Wow. Ale to była niebezpieczna walka. Dobra, udało nam się. Udało nam się z nim wygrać, więc super. Dobra, słuchajcie, to jest tyle w tym odcinku. Ja się chowam, ponieważ ten portal zaraz się uaktywni i zaraz zaczną pioruny strzelać. Tu będę musiał to naprawić, bo chyba mi to ktoś rozwalił. Może Herobrine jak tu wchodził czy coś. Nie wiem, straszne to jest. Dobra, idę tutaj na górę. Prawie myślałem, że spadnę. Dobra,
Ja już tam nie podchodzę, bo jeszcze spadnę. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. Ja dziękuję wam bardzo za aktywność, którą mamy, ponieważ jest naprawdę niesamowita i lecimy, nie zatrzymujemy się. Codziennie odcinki o 19:19. Dzisiaj mogę się trochę spóźnić, ponieważ mam 19 minut na zmontowanie, zrenderowanie tego filmu, bo niestety troszkę się mi opóźniło wszystko, ale z lekkim opóźnieniem, ale macie ten odcinek. Przepraszam za spóźnienie. Lecimy codziennie odcinki o 19:19. Do zobaczenia już jutro. No i live'y. Najbliższy prawdopodobnie będzie w poniedziałek, więc się szykujcie. Trzymajcie się. Pa, pa.